Siemano, ja jestem Admiros, a dzisiaj zagramy w Bundy's Barnyard Safety Violation. Strasznie trudna nazwa. Czyli dość interesujący fangame FNAF-a, w którym to będziemy zamknięci w animatroniku i będziemy musieli przetrwać. Noc. No to co, zaczynamy, zobaczymy jak mi pójdzie. Okej. Bundy, Gryz, Fordy, they're all equipped with a pojawia. Security system capable of tracking down any intruder. Oh. They can even hear a person breathing within a 50 meter radius. Czyli słyszą oddech człowieka. Coo the cow is different. Coo the cow. Wow. Trochę creepy te animatrony, powiem wam szczerze. Until the parents return. Excuse me, but this all seems a bit excessive for children's establishment. Well, even though the animatronic security system is very hands-on, they wouldn't be able to kill an adult. Oh. What about a child? Oh. Okej, czyli te animatrony nie są w stanie zabić człowieka. I tam było na koniec pytanie, a co z dziećmi? No i właśnie, chyba już wiadomo, o co chodzi. Child missing! Mamy to! A child gone is missing, Bundy Barnyard on their own birthday, czyli na własnych urodzinach zaginęło dziecko. Matka nie wiedziała, co się dzieje, zgłosiła to do policji. Restauracja ogłosiła, że będą podwoją swoje bezpieczeństwo. No i zatrudnią kogoś na jakby stałe, żeby strzegł tego miejsca. Czyli mnie prawdopodobnie. Okej, okay, zapowiada się naprawdę ciekawie. Pierwsza M. Fresh meat, świeże mięsko. O jest, będzie coś na zasadzie takiej farmy, czyli będą kozy, no może kozy nie, bardziej świnki, krowy i tak dalej. Okej, okay, dobra. Type 1. You are somewhere not meant to be. I guess you'll have to settle for the company of me. If the camera sees, freeze off, say sheets. Don't okay. Let them put you on your knees. Czyli jak kamera spojrzy na mnie, to mam powiedzieć cheese. Dobra, left clip here to close the door. Czyli, okej, okay, zamykamy drzwi. A tutaj otwieramy. I tu możemy zapalić światło. Ale to światło zapala się dosłownie na sekundkę, więc może być ciężko. Tu mamy uśmiechniętą buźkę i procenty, czyli prawdopodobnie to jest jakby bateria. Don't left click at all if camera is on. Czyli jeżeli kamera spojrzy na mnie albo się włączy, to w ogóle nie mogę nic klikać lewym przyciskiem myszy. Dobra, tu mamy drugie drzwi. Pyk, pyk, światło, tu mamy rysunki. Hold down, left click, open cow's mouth. Czyli jesteśmy w animatroniku cow. Czyli w cow the cow, czyli w krowie cow. Dobra, żeby oddychać. Aha, czyli muszę przytrzymać. A, i to jest... I wtedy nam się ładuje bateria. 77, 78, 79, 80. Dobra, czyli wszystko rozumiem. Musimy patrzeć lewo, prawo, czy nic nas nie atakuje. I jednocześnie musimy też kontrolować nasz oddech. Bo jakby wychodzi na to, że w tym animatroniku nie da się oddychać. Dość ciekawe. Dobra, doładujmy sobie do 100, chociaż... Przecież to jest pierwsza noc, tu nie powinno się wydarzyć nic ciekawego. We put the nice in ice cream. Czyli wkładamy coś miłego do lodów. Okej, okay. Cow the cow is the only animat... Nie zdążyłem doczytać tego nawet. This little piggy came inside, shut the door. Czyli musimy zamykać drzwi, kiedy pan prosiaczek pojawi się w tych drzwiach. Okej, okay, czyli będziemy musieli przetrwać 5 godzin do 5 AM, dobra. Okej, okay, zapowiada się całkiem szampańska zabawa. Ostatnim razem tego nie doczytałem. Cow the cow is the only animatronic allowed inside the ice cream. Czyli jesteśmy w środku animatronika cow the cow. Jeżeli cokolwiek próbuje tutaj wejść, zamknij drzwi. Nikt nie ma inny tutaj wstępu, tylko cow the cow. Dobra, światło, światło. Pooddychajmy trochę, pooddychajmy. A nie mogę jednocześnie zapalać światła i oddychać. Okej, okay, to całkiem sprytne. Prawdopodobnie musimy wytrwać do 2 AM, co nie powinno być trudne, chociaż jak sami widzieliście, za pierwszym razem nie poszło mi najlepiej. Doładujmy się. Chociaż ta bateria bardzo wolno ubywa. Co się stanie, jak zamknę drzwi? O, co jest, jak to szybko zapierdziela? Co jest grane? Dobra, zamykamy, otwieramy. Światło, światło. Muszę się pilnować. Najgorsza jest ta kamera, bo mam wrażenie, że ona w każdej chwili może się na mnie spojrzeć. Mama cow will protect you, czyli krowa mama cię ochroni. Nie brzmi to zbyt dobrze. Musimy się rozglądać. Mam wrażenie, jakby brakuje tutaj chyba systemu kamer?
W sensie we FNAF-ach zazwyczaj takich jest system kamer, a tutaj jakby czegoś takiego nie mamy, więc mam odnoszę takie wrażenie, że może jest ten system kamer gdzieś, chociaż... Nie wiem, dobra, skupmy się i spróbujmy ukończyć tą pierwszą noc. To będzie moje zadanie na dzisiejszy odcinek. No i może drugą noc, bo druga też nie powinna być jakaś trudna. No widzowie, oczywiście możecie zostawić łapę w górę, jeżeli wam się gra podoba jak do tej pory. Jeżeli chcecie więcej odcinków z niej, bo... Pani Świnko. Dobra, poszedł sobie. Bo ja się bawię szampańsko. Mam nadzieję, że wy też. Dobra, doładujmy. Pyk, pyk. Nie wiem, czy słyszałem te chrumkanie właśnie. To mnie najbardziej ciekawi. Dobra, okej, okay, jest git. Pierwsza 21. Nie jest źle, naprawdę, nie jest źle. No spokojnie, do 100%. Okej. Okay. W ogóle jesteśmy w jakimś miejscu, które wygląda troszeczkę jak taka wielka lodówka albo chłodnia. Nie wiem czemu, ale to jest bar, więc w teorii może nie jest to chłodnia. Chociaż kolory przypominają jakby tutaj było zimno. Też mnie intryguje jedna rzecz. Wiecie, jakby na podłodze są takie ślady łapek. I mam dziwne przeczucie, że coś tutaj będzie przechodziło jakby w kolejnych nocach. Ale nie mam pewności, co pojawi się w kolejnych nocach, więc jakby tego dowiemy się za chwilę pewnie. Ale póki co zrobiło się dziwnie cicho. Musimy wytrwać jeszcze pół godziny. Czemu czas się Okej, ten czas tak wolno leci. Dobra, tu nie będzie aż tak łatwo. Ja to oczywiście się rozglądam. Bardzo ciekawy koncept na grę swoją drogą. Jestem pewien, że usłyszałem tupnięcie. Albo jakby ktoś przebiegał. Doładujmy sobie trochę baterię. Właściwie oddech, bo z tego co widzę to jesteśmy zamknięci w animatroniku, w którym to możemy sprawdzać światła i zamykać drzwi, ale nie możemy w nim oddychać. W sensie ta maska jakby blokuje nam oddech, więc albo to mamy jakoś założone na gardle, albo po prostu... W środku tego animatronika jest bardzo duszno. I jak sami doskonale wiecie, wchodzenie do środka animatronika to nie jest najlepszy pomysł, bo możecie się zatrzasnąć przez przypadek. Wiecie o co chodzi, więc nie wiem czemu ktoś się zgodził na coś takiego, ale najwidoczniej potrzebowała troszkę kasy zarobić. Jak wiadomo, najłatwiej dostać pracę jako nocny stróż w jakimś creepy miejscu, w którym dzieją się dziwne rzeczy i na przykład zanikają... Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć, zanikają. Na przykład giną dzieci, co nie? Jeszcze tylko 10 minut i mamy pierwszą godzinę zaliczoną. W ogóle wychodzi na to, że cała gra to będzie jakby jedna noc. Nie tak jak we FNAF-ie, że musimy przetrwać noc. Pan Świnka, siemanko. Kamera, kamera. O! Czyli to jestem ja na kamerze. Nie mogę teraz nic klikać, bo jak kliknę to... Prawdopodobnie jumpscare. Ojej! Zapomniałem oddychać, szybko, szybko. 50, 51 już jest spoko, buźka, dobra, nic nie ma. Raz, dwa, trzy. Nic nie ma, tu już trzeba będzie chyba trochę szybciej. Zostało nam 6 minut, więc tak naprawdę to już jest końcówka naszej pierwszej zmiany. Okej. Dobra, spokojnie. Dam radę. Buźka uśmiechnięta, czyli dobrze, jesteśmy dobrze natlenieni. Co oznacza tylko jedno, że nie udusimy się w kostiumie tego animatronika. Okej. 88, 90, dobra. 90 już mamy, więc tak naprawdę już nie muszę oddychać. Mógłbym tak naprawdę zamknąć jedno i drugie drzwi i wszystko by się dobrze skończyło, ale... Godzina przetrwania. Właściwie przetrwana, w sensie, że przeżyłem. Udało się. Krowa i smutna kaczka? Okej. I teraz będzie... Happy birthday, my child. For your gift, I'll let you go to Mommy's Barnyard. Oh! Czyli szczęśliwych urodzin, moje dziecko. Jako prezent urodzinowy pozwolę ci pójść do Bundy's Barnyard. Super. Dzięki, mamo, kaczko, za ten prezent urodzinowy, ale ja chyba nie chcę iść. You look sharp as a sausage. Wyglądasz sharp jak kiełbasa? What? I'm building a house. Buduję dom. What material should I use for it? Jakie materiały powinienem użyć? O, ja muszę wybrać. Dobra, to jest chyba słoma, to jest drewno, a to są cegły. No, każdy chyba zna historię o trzech świnkach bodajże, tak się nazywała. I wilk im wszystko zdmuchiwał, więc chyba po prostu wybiorę cegły. Bricks, of course. Dokładnie tak. Mam dziwny taki vibe jakby z Amanda the Adventurer. Taki dziwny vibe, co nie?
Count sheep, druga AM, czyli licz owce. Czy ja będę musiał tu wykonywać jakieś zadania matematyczne? Oby nie. Oby nie. Yep. When the clock strikes two, one threat becomes a crew. What? Just make sure you check the right door. Otherwise you might not prepare for what's in store. What? Nic nie zrozumiałem z tego! Czyli bądź pewien, że zamkniesz odpowiednie drzwi, ale kiedy co się pojawi, mam zamknąć odpowiednie drzwi? Może będzie dźwięk słychać? Tak, najpierw usłyszymy dźwięk i będziemy musieli zamknąć odpowiednie drzwi, bo jeżeli to coś się pojawi w drzwiach, to... Nara? Tak przynajmniej zrozumiałem. O Jezu, słyszałem tupnięcie po lewej stronie. Czy powinienem zamknąć drzwi? Czy też nie? O! Możemy zapalać światło na dłużej. Wow, dobra, to całkiem przydatna informacja. Myślałem, że ono się zapala tylko na chwilę. Jak będę trzymał, to... Mogę świecić ile chcę tak naprawdę. Całkiem mi się to podoba, powiem szczerze. Spróbujmy zjechać sobie to jakby oddech. Spróbujmy nie oddychać przez kilka... Pan świnka. Przez kilka minut. Poszedł sobie? Halo, panie świnko, czyż sobie... Poszedłeś? Tak, poszedłeś sobie. Niestety zamykanie drzwi bardzo nam zużywa, że tak powiem, baterię. Okej, buźka uśmiechnięta. Starajmy się to trzymać na jakby najwyższym poziomie, bo mam wrażenie, że coś złego może się tu wydarzyć. I w sumie... O! Pan owca! Okej? Zdążyłem, czyli to jest nowy przeciwnik. Okej, pan owca. No niech będzie. Nic złego się nie wydarzy, to dopiero noc druga. Prawdziwe kłopoty zaczną się w nocy trzeciej i czwartej, a w sumie... Piątej to już w ogóle będzie, o ile w ogóle z pięć nocy, bo też jakby musimy przetrwać do... W sumie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tak, do piątej rano musimy przetrwać. Czyli jest pięć nocy. W sensie pięć godzin musimy tutaj wytrwać. Tak to mniej więcej działa. A ile mi się uda, to już od was zależy. Mam nadzieję, że dużo łapek w górę zostawicie, wiecie, żeby tutaj... O, przyszedł! Żeby nas nie odwiedził pan świnka, jakby kolejnych nocy. Nie mogę kliknąć bez kamera! Ale fart, już miałem klikać, żeby otworzyć sobie drzwi. Halo, pa... Dobra. Git. Dobra, cisza. Buźka jest niezadowolona, więc... Jestem ciekaw, co się stanie, jakbym po prostu przestał oddychać do zerowych procentów. W sumie sprawdzimy sobie to następnej nocy. Co się stanie, jak przestanę oddychać. Jaki będzie ending. Czuję, że to będzie po prostu jakiś ending na zasadzie... przykro mi, ale przestałeś oddychać, umarłeś. Bad ending. Albo secret ending. Dobra, zobaczymy. O, coś biegnie. Słyszałem, jak coś biegło z prawej strony. Tak, pan owca. Pan owca bardzo szybko biega. O, patrzcie na to. Mamy jedne drzwi zamknięte i w tym czasie możemy jednocześnie oddychać, ale jako już drzwi są zamknięte, to zużywa nam to oddech, a właściwie świeże powietrze, ale i tak wychodzimy na plus. Patrzcie, 62, 63, 64, czyli cały czas możemy mieć zamknięte jedne drzwi. Nie ma nikogo, nie ma, dobra. Ale nie będziemy tak robić, bo to zbyt łatwo by było. Może w kolejnych nocach sobie to wypróbuję. Znowu coś biegnie. Dup. Jest szybki. Powiem tak, pan owca jest bardzo szybki. Mam wrażenie, że jest szybki niczym Foxy. I to jest chyba właśnie nawiązanie do Foxy'ego, że on sobie po prostu tutaj biegnie. Okej, nie ma nikogo. 82. 4, 5, 6, 7. Cyk, dobra, okej. Czyli wychodzi na to, że pan świnka pojawia się tylko w lewych drzwiach? Chyba tak, on się chyba pojawia tylko w lewych drzwiach. Trzeba się przygotować, bo w kolejnych nocach już nie będzie tak łatwo. Trzeba będzie naprawdę tutaj na mega refleks lecieć. A z tego co widzę, noc dobiega prawie do końca. Więc jestem zadowolony, jeżeli o to chodzi. Tylko też jakby dużo gadam na odcinku, przez co nie do końca słyszę, co biegnie. Najgorzej, drzwi otwarte i kamera. Już zamykam, bo słyszałem. Ja po prostu słyszałem pana owcę. Z lewej, z prawej strony. Już wiedziałem, że to się źle skończy. Dobra, zamykamy. I jak bate... Nie. Sio! 40%. Jest! Godzina przetrwałem. Udało się, kolejną godzinę. Zobaczmy, co teraz będzie, bo powstałem, że po tej godzinie też coś się pojawi. Takiego dość nietypowego. Godzina... Hey there! Panowca! Hey there! Would you want to be my little shepherd for today? My little shepherd?
Okej. Okay. Could you count all of these sheep? Czy jesteś w stanie policzyć wszystkie te owce? Czyli jednak zadanie matematyczne. Ile tutaj jest owiec? No, jedna jest. Może to jest podchwytliwa zagadka. Może to jest ile razy się pojawiła owca? Nie, no widzę jedną. Dobra, zaznaczam. That's right. There's one okay. sheep. Thank you so so much. Have a continued happy birthday. Jej! Szczęśliwych urodzin. Super, dziękuję pan, panie owco. 3 AM. Meet and greet. Okej, okay. I mamy tutaj gościa, który jest chyba właścicielem farmy. Tak to przynajmniej wygląda. Aha. Dobra. When the clock turns free, there might just be another friend whose skull is your kolejny. A door won't put up a proper fight. To fend this guy off, you must use the light. Nie mam pojęcia, co się może tutaj pojawić, szczerze mówiąc. Ale dobra, sprawdźmy, co się stanie, jak, że tak powiem, skończy mi się oddech, co jak widzicie może stać się bardzo szybko. Jak to spada te procenty? Dobra, uwaga, uwaga. Zero. Aha, czyli usta po prostu się zamknęły i zginąłem, game over. Smart lungs don't breathe easy in tight spaces. A, czyli po prostu miałem małe płuca, przez co będąc zamknięty w animatroniku nie byłem w stanie normalnie oddychać.